Trzeba sobie wyregulować też odległość od ust, to pierwsza rzecz. I druga rzecz, można tam, gdzie jest menu iPhone'a, tam jest ustawienie słuchawek i w tym momencie też jest to bardzo kluczowa wartość, bo można ustawić sobie lepiej lub gorzej, też żeby nie było przesterów. Ja dzisiaj mam katar, dlatego moje brzmienie nie jest najlepsze, ale tak czy inaczej macie mniej więcej próbkę tego, jakby to mogło brzmieć, także wiemy, jakiej to jest jakości. Oczywiście to jest budżet. To nie jest profesjonalny mikrofon, który kosztuje, nie wiem, na przykład 1500 zł za system, tylko mamy do czynienia z segmentem budżetowym. Słuchajcie, prowadząc kanał YouTube'owy przez 6 lat, wielokrotnie miałem różne wpadki, a to wpadła mi bateria w bezlusterkowcu, a to skończyła się karta pamięci. No i kurczę, mając dobry telefon, taki jak ten iPhone 13 mini, który niedawno kupiłem, pomyślałem sobie, warto by mieć też lepszy mikrofon. Przynajmniej taki, który umożliwia mi nagrywanie tutorialu na przykład w terenie zastępczo, szybko, czy też na przykład livestream. Livestream, który możesz przeprowadzić wszędzie właściwie, na dobrym poziomie, daleko od obiektywu, pokazując coś w terenie, a jednocześnie z bardzo dobrym dźwiękiem. I dzisiaj parę słów na temat tego systemu, który daje naprawdę mega wartość w porównaniu do ceny, a jednocześnie bardzo podnosi jakość naszych ujęć. Czy to jesteś na wakacjach, chcesz nakręcić sobie vloga iPhone'em, czy może chcesz nakręcić coś dla kogoś, albo zrobić transmisję na żywo, czy na przykład masz zajęcia grupowe, fitness, które zostały odwołane i musisz organizować te zajęcia przez neta w ramach livestreamu, to właśnie jest bardzo dobre rozwiązanie i myślę, że to może Cię zainteresować. Zaczynajmy zatem. Idę na mniej więcej 3, 4, 5 metrów. Sprawdzimy stąd, jak łapie iPhone i czy dobrze słychać ten dźwięk. To jest ten test tylko po to, żeby sprawdzić zasięg jeszcze w otoczeniu tej muzy. Dzięki, już. Ten system jest bardzo prosty. Składa się właściwie tylko z odbiornika i nadajnika. Jest też w komplecie oczywiście case ładujący. Mamy bardzo fajne, intuicyjne światła i tutaj właściwie, jeżeli chodzi o poziom regulacji, on jest minimalny. Cały system jest bardzo łatwy w instalacji i w użytkowaniu, bo właściwie podłączamy go jedynie do iPhone'a, natomiast nasz nadajnik montujemy sobie w klapie na przykład marynarki. Jesteśmy w stanie nagrywać bardzo profesjonalne materiały, dużo bardziej niż bez mikrofonu, na odległość nawet do 80 metrów, czyli jeżeli wykonujesz jakieś prezentacje na odległość, albo uprawiasz sport, czy prowadzisz zajęcia grupowe, na przykład fitness, to jest idealna propozycja. Patrząc na pojemność baterii, wygląda to całkiem nieźle, bo 7 godzin, natomiast możemy podładować z naszego case'u i ten case ma zasoby energii na 5 ładowań, czyli w sumie jesteśmy w stanie nagrywać przez 35 godzin z przerwami na ładowanie, jeżeli na przykład jesteśmy na dłuższej wycieczce czy weekendowym wypadzie, gdzieś, gdzie nie ma prądu. Słuchajcie, podsumowując, oczywiście jest to metoda chałupnicza i system budżetowy, ale i tak wygląda to coraz lepiej, szczególnie z większej odległości. Bo jak jesteśmy bezpośrednio przy telefonie, wystarczy nam ten mikrofon, który jest zbudowany. Ale jak już odchodzisz powyżej 2 metrów, to faktycznie livestream nie wygląda dobrze, a na przykład zajęcia fitness prowadzone przez instruktora, który jest, nie wiem, 5 metrów od obiektywu, no to już jest dramat, bo nic nie słychać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Może jeżeli nie ten, to inny system, ale tak czy inaczej, fajnie, że do telefonów można bezpośrednio już dopiąć sobie i uzyskać lepsze audio w niewielkich pieniądzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!